Siema! W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam wszystkie słowa i skróty, które gracz Dead by Daylight powinien znać. Postaram się je wszystkie zaprezentować w sposób przystępny dla graczy całkowicie zielonych, także zapraszam do oglądania. Zaczniemy od strzygenowania się. Jest to sytuacja, w której ocalali mają ostatni generator do naprawienia, a wszystkie znajdują się obok siebie. Sytuacja ta jest bardzo ciężka dla survów, a bardzo prosta dla killera, przez to, że ten może z łatwością nakładać presję na swoich przeciwników. Zostawianie na 9-9 to zostawianie akcji prawie wykonanej jako ocalały. Wykonuje się to zazwyczaj z bramami albo z akcją podnoszenia. Baby Surf, Baby Killer to określenie na słabych graczy, zwłaszcza takich nierozumiejących podstaw gry, a nawet sterowania. Blended. Gracz najczęściej Claudette, chowający się po krzakach, unikający konfrontacji z killerem, bardzo często bezużyteczny. Body blocking to celowe blokowanie swoją postacią postaci innego gracza, czy to w celu ochronienia innego ocalałego, czy to żeby uniemożliwić ocalałemu dotarcia w jakieś miejsce jako killer. Trójka to trzecie powieszenie na hak jakiegoś ocalałego. W praktyce ten trzeci hak wyklucza ocalałego z meczu. Face campa, kiedy killer stoi dokładnie przed powieszonym ocalałem, znacząco utrudniając uratowanie go. Farmienie to współpraca obu stron polegająca na zdobywaniu wspólnie punktów bez rywalizacji. Oficjalnie jest to zabroniona przez twórców taktyka i nieszanowana przez część społeczności. Genrush. Jak najszybsza naprawa generatorów mimo wszelkich innych akcji na mapie, powieszonych ocalałych, stanu zdrowia i tym podobne, bardzo irytujące dla killerów. Jungle Gym. Obszar mający przynajmniej jedną paletę i jedno okno pozwalające na bezpieczne lupowanie killera przez chwilę. Znajduje się na większości map. Blaszak. Charakterystyczna chata zabójcy zawiera jedno okno i jedną bardzo bezpieczną paletę. Może znajdować się tam wejście do piwnicy. Lupowanie. To zajmowanie czasu killera przez używanie palet, okien i przedmiotów. Z jakiegoś powodu uważane za toksyczne przez część społeczności, ale to kluczowa umiejętność każdego ocalałego. M1. Czynność uderzenia wykonywana przez killera. Istnieje też grupa killerów nazywająca się M1. Są to postacie nie używając swoich umiejętności do ranienia ocalałych, np. widmo. Mind game. Robienie czegoś nieszablonowego i nieprzewidywalnego, np. udawanie, że skoczy się przez okno, po czym przebieganie dalej w przód, albo zostawianie śladów przy szafce, żeby killer się na to nabrał. Granie na światełko. To poruszanie swoją kamerą jako killer tak, aby czerwona poświata nie była widoczna dla ocalałego. Patrolowanie to chodzenie wokół jakiegoś terenu jako killer, najczęściej generatorów, rzadziej haków bądź totemów. Pipy to punkty rankingowe otrzymywane po każdym meczu. Można ich otrzymać max 2 za mecz, ale można też je stracić. PTB, Public Test Build, okazjonalnie dostępny dla graczy, umożliwia testowanie zmian, które zostaną za niedługo wprowadzone do gry. Sandbagowanie, blokowanie ocalałego jako ocalały, zazwyczaj żeby pomóc killerowi. Staki to tokeny do perków, na przykład do Deviura albo Będziemy Żyć Wiecznie. SWF i KYF. Survive with Friends, Kill Your Friends. Pierwsze to granie jako ocalali w drużynie z komunikacją głosową, a drugie to tryb zabawowy, w którym pięciu przyjaciół może mierzyć się przeciwko sobie. Tunelowanie. Skupienie się na jednym ocalałym jako killer, gonienie go aż do jego śmierci. I to są wszystkie frazy, które musisz znać jako gracz Dead by Daylight. Jeśli jakąś pominąłem, to napisz ją proszę w komentarzu. Tymczasem to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki wielkie za oglądanie i trzymajcie się. Cześć!